Ze stadionu krakowskiego Hutnika wita Państwa Andrzej Szeląg. Rozpoczynamy retransmisję meczu Hutnik-Widzew w 22. kolejce piłkarskiej ekstraklasy. Choć to trzeci dzień kalendarzowej wiosny, dzień jest chłodny, temperatura niewiele ponad zero. Do gry warunki jednak dobre, suche boisko, gorsze trochę z powodu tego chłodu do oglądania tego meczu. Stąd, mimo iż jest to wizyta bądź co bądź mistrza Polski, na stadionie w Nowej Hucie niewiele ponad 2000 widzów. Za chwilę rozpocznie się druga połowa tego meczu. Piłkarze wychodzą już na boisko. Do przerwy rezultat bezbramkowy. Oto składy, w jakich rozpoczęły mecz obydwa zespoły. Najpierw łódzki Widzew. W bramce Maciej Szczęsny, z numerem drugim Mirosław Szymkowiak, z trójką Tomasz Łapiński, z piątką Dariusz Gęsior, z siódemką Radosław Michalski, z ósemką Jacek Dębiński, z dziewiątką grający trzeci mecz w barwach Widzewa Mołdawianin Aleksander Kurtian, z dziesiątką Andrzej Michalczuk, z jedenastką Rafał Siadaczka, z numerem dwunastym Sławomir Majak i z piętnastką Daniel Bogusz. Trenerem łódzkiego Widzewa jest oczywiście pan Franciszek Smuda. W rezerwie w drużynie łódzkiej pozostają z numerem czwartym Wyciszkiewicz, z siedemnastką Uli Borowka, pozyskany z niemieckiego klubu. No, ostatnim klubem był Hanower 96, o tym piłkarzu będzie jeszcze czas porozmawiać, o ile wejdzie na boisko. Z numerem 13 Szarpak, z 16 Zając i z numerem 23 rezerwowy bramkarz Marcin Ludwikowski. Widzą Państwo skład Hutnika. W bramce Szypowski, później z dwójką Kaliszan, z trójką Motyka, z czwórką Duda, z piątką Prokop, z szóstką Andrzej Ziemba, z siódemką Fudali, z ósemką Stolarz, z dziewiątką Kloc, z dziesiątką Adamczyk i z jedenastką Wawrów. Trenerem od dwóch spotkań drużyny krakowskiej jest pan Władysław Łach. Jest to nowy, no ale i stary trener, ponieważ pan Władysław Łach nie tylko, że pochodzi z Nowej Huty, ale już prowadził zespół Hutnika i to prowadził bardzo udanie. W 90 roku pod jego kierownictwem Hutnik wszedł do drugiej ligi, by w pierwszym sezonie w Ekstraklasie zająć wysokie piąte miejsce. Władysław Łach po rezygnacji trenera Jerzego Kasalika prowadzi zespół Hutnika teraz po raz drugi. W drugim meczu już kolejnym. Pierwszy to był wyjazdowy mecz ze Śląskiem, zremisowany przez Hutnika 0-0. Zresztą jeśli chodzi o bilans Hutnika w tej rundzie, w tych trzech w tym roku rozegranych spotkaniach, wszystkie rezultaty bezbramkowe. Oto pan Władysław Łach, o którym mówiłem. 0-0 w derbowym meczu z Wisłą, później 0-0 tutaj z Sokołem Tychy, 0-0 we Wrocławiu. Hutnik bramki jeszcze nie strzelił, ale również i nie stracił. Nie stracił również w tych pierwszych 45 minutach meczu z Widzewem. Co można powiedzieć o tej pierwszej części gry? Początkowy kwadrans, przewaga Widzewa tak zdecydowana, że wydawało się, że goście rozniosą tutaj zespół Hutnika. Mnóstwo okazji strzeleckich, już w trzeciej minucie główka Majaka po rzucie wolnym obroniona przez Szypowskiego. Później słupek, główkował Dębiński, podawał Gęsior po rzucie rożnym. Piękna dwójkowa akcja Szymkowiaka z Gęsiorem. Strzał Gęsiora znów obroniony przez niezawodnego Siergieja Szypowskiego. Strzał Michalczuka, no ale tak gdzieś od kwadransa meczu sygnał tu dał piłkarz Hutnika Stolarz, który niewiele brakowało, z 50 metrów byłby zaskoczył nieco wysuniętego przez swoją bramkę Macieja Szczęsnego. To był sygnał do ataku dla Hutników. Mecz się wyrównał i wówczas więcej okazji już do końca tej pierwszej połowy miał Hutnik, a szczególnie najlepszy zdecydowanie piłkarz drużyny krakowskiej w tym meczu, jedyny napastnik, Waldemar Adamczyk, który raz po podaniu Kaliszana przedarł się przez obronę.
Łódzką, no i tak gdzieś z 16 metrów uderzył tuż obok słupka bramki wychodzącego mu naprzeciw Macieja Szczęsnego. Później jeszcze jedna okazja Waldemara Adamczyka w 33 minucie po dynamicznej rajdzie. Znów spudłował, no tym razem już wyraźniej, bo kilkanaście metrów obok słupka. Jeszcze jeden strzał Szczęsnego, no już Hutnik co prawda no nie uzyskał wówczas takiej przewagi jak łodzianie w tym pierwszym kwadransie, ale był już równorzędnym dla łodzian rywalem. W każdym razie w dalszym ciągu 0-0. Pozwolę sobie jeszcze przedstawić sędziów tego spotkania. Arbitrem głównym jest sędzia klasy międzynarodowej pan Andrzej Szczełkun. Na liniach pomagają mu panowie Krzysztof Krawiec i Ireneusz Wojtowicz. Cała trójka z Okręgowego Kolegium Sędziów z Jeleniej Góry. Nie miał wiele pracy pan Szczełkun. Właściwie musiał pokazać jedną żółtą kartkę Maciejowi Szczęsnemu za niesportowe zachowanie. Uwaga, akcja Widzewa, Dębiński wyprzedzony w ostatniej chwili przez Krzysztofa Dudę, rzut drożny dla łodzian. Ta druga połowa zaczęła się, no tak jak pierwsza, dużą przewagą zespołu łódzkiego. Do piłki zbliża się Aleksander Kurtian, jeden z dwóch zawodników zagranicznych pozyskanych przez Widzew w tym sezonie. Aleksander Kurtian jest 23-letnim reprezentantem Mołdawii. 18 spotkań już w reprezentacji tego kraju rozegrał. Grał również i w Katowicach w listopadzie przeciwko Polsce. No i sprawił nam, tam naszym obrońcom, dużo kłopotu. Atak Widzewa, siadaczka, dośrodkowanie. Piłka znów wybita przez Dudę. Adamczyk dwójką, dwóch na dwóch. W tej chwili atakuje Hutnik. Podanie na lewo do Stolarza. Wychodzi Adamczyk, pokazuje, żeby przerzucił koledze piłkę ponad Łapińskim. Sztuka się jednak nie udała. Pewny środkowy obrońca łodzian zatrzymał tę akcję i Widzew. Dariusz Gęsior, bardzo aktywny i dokładny w pierwszej połowie spotkania. W ogóle Widzew grał znakomicie w polu, szczególnie przez ten pierwszy kwadrans, może 20 minut. Szybkie akcje, krótkie podania, zmiany pozycji. Bezradna dosyć była nie tylko obrona Hutnika, ale i cały zespół. Twardo jednak trzymał się w bramce Siergiej Szypowski. Niepokonany w tej chwili już przez 315 minut, wliczając to trzy pełne mecze, w których Hutnik uzyskiwał rezultaty bezbramkowe. No i pierwsze 45 minut meczu dzisiejszego. No ale teraz już piąta minuta drugiej połowy spotkania. Wciąż 0-0 na stadionie w Krakowie meczu Hutnika z Łódzkim Klubem Sportowym. Sytuację ogólną w tabeli państwo znają. Widzew na drugim miejscu o 4 punkty za warszawską Legią. Stąd ewentualny remis, no już nie mówiąc o porażce w tym meczu, byłby remis również przegraną dla zespołu łódzkiego, bo ten dystans do Legii mógłby się zwiększyć. Hutnik 23 punkty zaledwie i bardzo niepokojąca dla trenerów, działaczy, piłkarzy i sympatyków tego klubu sytuacja tuż przed grupą spadkową, tą czwórką. Wiadomo, cztery drużyny opuszczą Ekstraklasę, a za Hutnikiem jest tylko Górnik Zabrze z 22 punktami, Sokół Tychy, który ma punkt 21 i później Ruch z 18 i Śląsk Wrocław z 17 punktami. Przynajmniej remis w tym meczu to jest plan minimum drużyny Hutnika, no ale i ten remis trudno, jak sądzę, będzie Hutnikom tutaj uzyskać. Znacznie większy jest potencjał zespołu Widzewa. Zespół wyrównany, doświadczony, zespół waleczny, ale drużyna, której w tym roku niezbyt się wiedzie. Zaczął Widzew od dwóch porażek. Najpierw w derbach Łodzi z ŁKS-em przegrał 0-1, później poniósł porażkę również 0-1 w Olsztynie ze Stomilem. No, dopiero wygrana z Bełchatowem na własnym boisku. Też w skromnych rozmiarach 1-0 po bramce Majaka. Troszeczkę humory łodzianom poprawiła, no ale Legia zdążyła na te 4 punkty
przez te niepowodzenia swoich rywali w tabeli odskoczyć. Rzut wolny dla łódzkiego Widzewa. Faulowany był Rafał Siadaczka. Przygotowuje się do jego wykonania Aleksander Kurtian, reprezentant Mołdawii. Piłkarz, który gra ze swoją drużyną w tej samej grupie, w której Mołdawia występuje, przypominam, w której gra reprezentacja Polski w eliminacjach Mistrzostw Świata. Grał przeciwko nam w meczu wygranym przez Polaków w Katowicach 2-1 i grał również w meczu z Włochami. Tam przegrała Mołdawia u siebie z Włochami 1-3, ale tę jedyną bramkę zdobył właśnie dla swojej reprezentacji Aleksander Kurtian, który w sumie w reprezentacji Mołdawii ma, zaliczył już 2 gole. Groźnie było pod bramką Hutników. Teraz próbują troszeczkę się ocząsnąć z tej przewagi, ale już idzie niebezpieczna kontra Widzewa. Michalski dobrze zablokowany przez Artura Prokopa, pozyskanego w ubiegłym roku przez Hutników z Unii Tarnów, ale wychowanka Tarnowi. Tam w Tarnowi był zresztą, grała cała rodzina Prokopów, grał ojciec do niedawna Artura, gra również brat. Chwila przerwy, bo drobna kontuzja właśnie Prokopa, o którym mówiłem. Piłka już wyrzucona przez Siadaczkę Kurtianu. W pierwszej linii w drużynie widzę wam Majak i Dębiński. Szczególnie Dębiński kilkakrotnie zagroził bramce Siergieja Szypowskiego w pierwszej połowie spotkania. No i miał troszkę pecha, kiedy to w 7 minucie po jego strzale głową piłka trafiła w słupek. Kontra Hutników przerwana przez młodziutkiego Szymkowiaka, najmłodszego piłkarza w drużynie łódzkiej. Ma dopiero 20 lat. Nie grał w poprzednim meczu z Bełchatowem z powodu kontuzji. Podobnie jak i nie grał występujący już dzisiaj na boisku obrońca Daniel Bogusz. Tylko wciąż brak w zespole łódzkim Marka Citko, który jest na badaniach, ma kontuzję ze ścięgnem Achillesa, na badaniach w niemieckim Freiburgu. Ma zjawić się we wtorek bezpośrednio już na zgrupowanie kadry przygotowującej się do meczu eliminacyjnego. Uwaga, groźnie pod bramką Widzewa z Włochami, a przed szansą stanął teraz Majak. O jeden dribbling za dużo Majaka, nie doczekali się jego koledzy na podanie, tylko rzut wolny z lewej strony wykonywał będzie po raz drugi róg w tej części gry Aleksander Kurtian. Groźni są łodzianie przy tych rzutach wolnych, wysoko skaczą, tak jak teraz Jacek Dębiński. Na miejscu Siergiej Szypowski, dobry wyrzut piłki do Pawła Kloca, piłkarza pozyskanego w tym sezonie przez Hutników ze Stali Mielec. Nie brakuje teraz w środku pola jednak gospodarzy. Poszedł do przodu Łapiński, przy piłce teraz Dębiński. Wychodził mu Siadaczka, pojedynek Siadaczki z Prokopem. Jeszcze jedna główka i spokojnie Siergiej Szypowski. 56. minuta meczu. Wciąż 0-0, wciąż niepokonany bramkarz Hutnika. Okazji w pierwszej połowie do strzelenia tej bramki miał Widzew dość sporo. Ale i Hutnicy, jak mówiłem, dwukrotnie poważnie zagrozili Maciejowi Szczęsnemu. Konkretnie Waldemar Adamczyk, no ale rzecz jasna pomogli mu w tym koledzy, ponieważ w jednym i drugim wypadku obsłużony był ten szybki zawodnik dokładnymi podaniami. Tomasz Łap. I Aleksander Kurtian. Dobre podanie do Siadaczki. Siadaczka już gorzej, piłkę przejął Wawrów. Wybicie przez Hutników i mknie prawą stroną Adamczyk, ale już wraca za nim bardzo dobrze grający w tym meczu Dariusz Gęsio. Łapiński. Do środka do Michalskiego. Łapiński jest ostatnim obrońcą. Szymkowiak, Bogusz grają z boku, a przed
Łapińskim właśnie ten czyszczący przedpole i rozpoczynający bardzo często akcje ofensywne swojego zespołu Michalski. Będzie zmiana w zespole łódzkim, opuszcza boisko Rafał Siadaczka, a w jego miejsce wchodzi znany tutaj kibicom krakowskim piłkarz Widzewa Piotr Szarpak, który przed rokiem grał przez jeden sezon w barwach Hutnika. Nie grał nadzwyczajnie Rafał Siadaczka, nie dziwi mnie ta zmiana, a do tego no dosłownie przed chwilą podał niecelnie w dosyć ciekawie zapowiadającej się akcji Łodzia. Szybszy był od stolarza Łapiński, ale tam dobrze wyekspediowana piłka przez Wawrowa. Faulowany nie po raz pierwszy w tym meczu Waldemar Adamczyk, zaciekle walczący z przeważającymi siłami obronnymi rywali. Adamczyk jest praktycznie jedynym nominalnym napastnikiem Hutnika w tym meczu. Od czasu do czasu wspomaga go wchodzący z drugiej linii Michał Stolarz. Ale mimo tego osamotnienia potrafił 2-3 razy w pierwszej połowie zagrozić poważnie Łodzianom. Faulowany Mirosław Szymkowiak przez Kloca. Rzut wolny wykonany już przez Michalskiego. Pierwszy raz przy piłce Szarpak. I pierwsze podanie do Majaka niedokładne. Jeszcze Michalski, jeszcze dobrze wychodzi tam. Michalczuk jest. Majak. Strzał zablokowany dobrze przez Ziębę i wybicie piłki przez Wawrowa. Klot przedłuża, odgrywa mu piłkę Stolarz. Wypuszczenie już Adamczyka, ale bliżej piłki był Bogusz i spokojnie do Macieja Szczęsnego. Szczęsny przytomnie na prawą stronę do Szymkowiaka. Tam nie ma nikogo z Hutników. Teraz dopiero zbliża się Motyka. Kurtianu, dobry zwrót. Dobre przeniesienie akcji na drugą stronę. Jest Michalski, spokojnie. Przechodzi środkiem, ale zablokowany przez Kloca. Tylko aut dla Łodzia. Bilans wzajemnych spotkań ligowych Widzewa z Hutnikiem korzystny dla Łodzian. Na 11 spotkań tylko jedno zwycięstwo Hutnika przy 3 remisach i 7 porażkach. Natomiast na stadionie Hutnika bilans troszeczkę lepszy, no ale również dla Łodzian korzystny. 3 porażki Hutników, 1 remis, 1 zwycięstwo. To zwycięstwo to było w 1991 roku. W drugim sezonie gry Hutników w Ekstraklasie, kiedy to właśnie trenerem drużyny krakowskiej był pan Władysław Łach. Dynamicznie próbował się przedzierać Majak, ale już zwolnił, już atak pozycyjny, podanie do Gęsiora, jest i obrońca Daniel Bogusz, duża wymienność funkcji, zresztą to zawsze cechowało taktykę Widzewa w zespole łódzkim, kiedy trzeba atakować, atakują i obrońcy, broni się również cały zespół w wypadku zagrożenia, przegrany pojedynek Szarpaka z Wawrowem. I Szymkowiak już wrócił, przed nim Łapiński, ale atakowany Szymkowiak przez Stolarza musiał podać do własnego bramkarza. I teraz już spokojnie, Łapiński, to o czym mówiłem, piękne podanie Łapińskiego na prawo do Michalczuka. Michalczuk przy linii bramkowej faulował piłkarza Hutnika. Oto powtórka tej sytuacji, faul ewidentny, no próbował jeszcze Michalczuk,
wślizgiem dośrodkować, ewentualnie wywalczyć rzut rożny. No, pozbierał się poszkodowany, na chwilę podniósł się Artur Prokop, ale widząc podchodzącego masażystę drużyny Hutnika zdecydował się jednak chwilę jeszcze poczekać. Zamrożenie obolałej nogi. Chwilowo Hutnik gra w dziesiątkę, ale mam nadzieję, że niebawem Artur Prokop wejdzie na boisko. Tymczasem kolejny atak łódzki powstrzymany przez krakowską obronę. Dalekie wybicie piłki. Łapiński z Gęsiorem. Gęsior do Majaka. Pędzi teraz lewą stroną Gęsior, ale przerzucenie gry na prawo do Michalskiego i wybicie zięby. Nie będą teraz Hutnicy, przynajmniej dopóki nie wróci na boisko ich jedenasty piłkarz, opatrywany w dalszym ciągu za linią bramkową Artur Prokop, ryzykować akcji ofensywnych. Będą starali się tylko wybijać piłkę. Przyspieszają łodzianie. Bogusz, podanie do Kurtianu. Ucieka na lewo Kurtianu. Przy nim Motyka. Nie daje krakowianin za wygraną, a tutaj uprzedzony Michalski. Jest jeszcze Gęsior. Wszedł w to Kloc. Dobra okazja do kontry. Adamczyk, podanie na prawo do Kloca. Kloc sam na sam ze Szczęsnym i zablokowany w ostatniej chwili przez wracającego Dariusza Gęsiora. Brawo dla Gęsiora, ale również no, słowa krytyki dla Pawła Kloca, który niepotrzebnie w tej ostatniej fazie, widząc wychodzącego z bramki Szczęsnego, troszkę zwolnił, by dokładniej przymierzyć. I to wystarczyłoby, dopadł go wracający pomocnik Widzewa Dariusz Gęsior. W tej chwili atak znów Widzewa, Dębiński. Chwilowa strata piłki, ale jest Kurtianu. Z prawej strony ustawiony Michalczuk. Michalczuk z powrotem do Kurtianu. Prokop wrócił już na boisko. Hutnicy w komplecie. Bogusz na prawą stronę. Michalczuk, tu rozkłada ręce, czeka na podanie Dębiński, ale krótkie rozgrywanie piłki, może za krótkie w wykonaniu Widzewa, i wszedł w to wszystko obrońca Hutnika Krzysztof Duda. Adamczyk na moment zwolnił, ale za chwileczkę postara się włączyć tą swoją przerzutkę. Bardzo dynamiczny, wartościowy piłkarz. Przepraszam, szczególnie w dzisiejszym meczu, kiedy Hutnicy się bronią, ale od czasu do czasu wyprowadzają te kontry. I tutaj główna rola przy tych kontratakach należy do Waldemara Adamczyka. Motyka, Kloc. Utrzymali się Hutnicy przy piłce. Paweł Kloc, dobre podanie do Motyki. Potężne uderzenie Motyki i z dużym trudem obronił ten strzał Maciej Szczęsny. Brawa na trybunach. 65. minuta meczu. Wciąż bez bramek, ale ciekawy, żywy mecz. I podobnie jak w pierwszej części gry, znów po 15, po 20 minutach Hutnik otrząsnął się z przewagi gości i zaczyna coraz częściej atakować. Rzut rożny dla Hutników, wykonawcą Michał Stolarz. Dośrodkowanie, nie mógł wyjść z bramki Szczęsny. Będzie tam jeszcze Kaliszan. Jeszcze raz piłka pójdzie na pole karne. Nie poszła, ponieważ zablokowana ta centra przez Dariusza Gęsiora. I tylko aut dla Krakowa. No, miał tu kłopoty Maciej Szczęsny przy wyciąganiu tej piłki spod poprzeczki. Podobna troszkę sytuacja była w 15 minucie meczu, kiedy to zupełnie nieoczekiwanie z połowy boiska, widząc, że Szczęsny jest wysunięty daleko przed bramkę, próbował go zaskoczyć Michał Stolarz i wtedy pan Maciej musiał ratować się przerzuceniem piłki ponad poprzeczką. Wciągają łodzianie teraz Hutników na własną połowę.
Ale ambitnie grają i Stolarz, i Adamczyk. Adamczyk, Stolarz w tej chwili próbował biec za Łapińskim. Jednak obrońca łódzki jest bardzo szybki. Szarpak spalony. I wybijać będą Krakowianie. Oto Piotr Szarpak na Państwa ekranach. 26 lat. Wiele sezonów gry w Widzewie, ale z roczną przerwą, kiedy to występował tu na tym stadionie właśnie w barwach krakowskiego Hutnika. Podenerwowany trener Franciszek Smuda i pomagający mu Andrzej Pyrdoł. Nie tylko, że wynik dla Hutnika wciąż niekorzystny. Hutnik z całą pewnością założył tu zwycięstwo w tym meczu. Przepraszam, dla Widzewa niekorzystny. Faworyzowany Widzew na pewno zakładał tu zwycięstwo, jeżeli ten pościg za Legią miałby się Łodzianom udać. Tymczasem wciąż 0-0 i jak Państwo widzą, od pewnego czasu gra Łodzian coraz bardziej kiepska. Szykuje się kolejna zmiana w zespole gości z numerem 16, przygotowany do gry na młody napastnik Marcin Zając. Mirosław Szymkowiak zablokowany przez Dudę. Duda bardzo dobrze wzdłuż linii do powracającego Adamczyka. Traci piłkę Stolarz, Bogusz. Obrońcy łódzcy pchają ten swój atak i drugą linię. Często pomagają kolegom z pierwszych formacji w tych akcjach ofensywnych, ale efektu wiele to jak na razie widzą Państwo nie przynosi. Będzie ta zapowiadana przeze mnie zmiana. Opuści boisko Andrzej Michalczuk, a w jego miejsce wejdzie z numerem 16 Marcin Zając. A więc już dwie zmiany w zespole łódzkim przeprowadzone. Zasiadaczkę Szarpak, za Michalczuka Zając. Hutnicy wciąż w tym samym zestawieniu, w jakim rozpoczęli mecz, i wciąż z tą samą ambicją bronią się przed atakami Widzewa, nie zaniedbując jednak okazji do kontrowania. Dwadzieścia minut do zakończenia meczu, wciąż 0-0. Dla bramkarza Hutnika Szypowskiego to już trzysta czterdzieści minut bez straty bramki. W tym roku kontuzjowany piłkarz Hutnika, przerwa w grze. Już biegnie tam masażysta Edward Bielewicz i doktor Zbigniew Kargul. Faulującym Daniel Bogusz. Bogusz ukarany żółtą kartką, druga kartka w dzisiejszym meczu za ten faul na Michale Stolarzu. A napastnik Hutnika opuszcza na chwilę boisko. Rzut wolny dla Hutników. W okolicach pola karnego czterech piłkarzy w niebieskich koszulkach. Trochę za mało, niebezpieczna kontra Łodzian. Powstrzymany szarżujący Marcin Zając, niedawno wprowadzony na boisko przez trenera Smudę. Jeszcze jeden piłkarz Hutnika, teraz poza Państwa kadrem, leży na boisku. I bardzo elegancko zachował się Tomasz Łapiński, który natychmiast, widząc to, co Państwo widzą w tej chwili, już na
ekranie wyekspediował piłkę na aut. Poszkodowanym kolejny raz w tym meczu ostatni obrońca Artur Prokop. Znów przez jakiś czas Kutnicy grać będą w osłabieniu. 17 minut do zakończenia spotkania, wciąż 0-0. Niecelne podanie Michalskiego, ale wraca piłka do Łodzian. Pudali wyprzedzał teraz dobrze Kurtianu. Poradził sobie Krzysztof Duda, dokładnie do Kloca. Kloc jednak osaczony przez trzech piłkarzy gości nie mógł dokładnie podać. Na pewno zespołem piłkarsko-lepszym, szybszym, bardziej zgranym, o większym potencjale umiejętności technicznych jest łódzki Widzew, ale defensywna taktyka Kutnika na razie zdaje egzamin. Wawrów ekspediuje piłkę na róg. Przygotowuje się zmiana w jednej i w drugiej drużynie. W drużynie łódzkiej opuszcza boisko Bogusz. W jego miejsce wchodzi Wyciszkiewicz. Przygotowuje się do gry również jeden z dwóch czarnoskórych piłkarzy rodem z Nigru w zespole Hutnika, mianowicie z numerem 17 Idę. Idę wszedł już na boisko, rzut rożny dla Łodzian. Adamczyk. Wszyscy piłkarze poza Maciejem Szczęsnym teraz na połowie drużyny krakowskiej. Pierwszy kontakt z piłką czarnoskórego 25-letniego piłkarza Hutnika o nazwisku Mounkalia Idę. Na ławce rezerwowych siedzi jeszcze jego kolega, młodszy o 5 lat, Kareka Garba. Obaj grali już w tej rundzie w zespole krakowskim. Wyciszkiewicz. Zepchnięci Hutnicy teraz w okolice własnego pola karnego. Gęsior. Będzie chciał chyba wywalczyć rzut rożny. Tak, i udało się to pomocnikowi łódzkiemu. Kwadrans do zakończenia meczu. Krótko rozegrany ruch Kurtianu do Wyciszkiewicza. Wyciszkiewicz z powrotem do Mołdawianina, ten do Szymkowiaka. Szymkowiak będzie strzelał. Piłka otarła się chyba jeszcze o któregoś z Hutników, stąd ofiarna parada Szypowskiego, chociaż widzieli państwo, że ta piłka przelatywała kilka metrów obok prawego słupka jego bramki. Nie udało się jednak bramkarzowi krakowskiemu uratować swego zespołu przed rzutem rożnym. Róg już wykonany. I ponownie rzut rożny. No dobrze teraz Szymkowiak. Musiał wyjść z bramki Szypowski, ale tu nie zdążyli napastnicy. Był Wyciszkiewicz. Przerzut na lewą stronę. Szarpak i Kaliszan na kolejny rzut rożny. czternaście minut do zakończenia spotkania. Coraz wyraźniejsza przewaga teraz zespołu łódzkiego i wygrany pojedynek główkowy przez
Dariusza Gęsiora po tym rzucie rożnym, no ale wygrany nie na tyle, by trafił piłką do siatki Szypowskiego. Doping krakowskiej publiczności. Hutnicy grają w tym meczu znacznie lepiej aniżeli w poprzednich spotkaniach, szczególnie tym bardzo niefortunnym Sokołem Tychy. Na własnym boisku zdecydował się Adamczyk na strzał z 30 kilku metrów. Obraz gry nie ulega zmianie. Ustawiczny napór drużyny łódzkiej i ofiarna, ale i mądra defensywa Hutników. Nie pierwsze dynamiczne wejście Łapińskiego. Na moment ta jego akcja przerwana, ale wszedł później bardzo ostro w piłkarza krakowskiego. Wywalczył z powrotem piłkę. Teraz Dębiński jest, Szypowski i skończyła się ta akcja, tak jak i wiele poprzednich. Wyrzut Szypowskiego, ponieważ kontuzjowany jest piłkarz krakowski w udarze. To było starcie z Łapińskim. W momencie, kiedy poszedł Łapiński do przodu, na chwilę mu piłka odskoczyła. Wszedł później ostro Fudalego, który próbował przerwać ten przebój stopera łódzkiego. No i skończyło się to boleśnie dla Ryszarda Fudalego. Jednego z zawodników, który gra najdłużej w zespole Hutnika. Ma 25 lat. Ale w pierwszej drużynie swojego zespołu, no, gra od momentu, kiedy w 90 roku Hutnicy weszli do ekstraklasy. Szymkowiak. Dobrze zablokowana ta centra przez Prokopa, który od niedawna gra na pozycji ostatniego stopera. To była pozycja przez wiele lat zagwarantowana dla Leszka Walankiewicza, który odszedł w tym sezonie z klubu i gra już w Krakowi. Okazja dla Adamczyka, pojedynek 1 na 1 z Łapińskim, ale tam wychodzi dobrze z lewej strony Zięba, strzał obok słupka bramki Macieja Szczęsnego. Bardzo dobrze zaczęła się ta kontra dla Hutników, ale w ostatniej chwili Adamczyk troszkę zwolnił. No, musiał tak zrobić w sytuacji, kiedy był atakowany przez Łapińskiego. Chciał troszkę odejść w bok, odciągnąć na prawo Łapińskiego, żeby stworzyć możliwość do wyjścia Andrzejowi Ziębie. Zięba, też odnoszę wrażenie, mógł jeszcze z 2 metry tę piłkę podciągnąć. Zdecydował się na strzał z 17-18 metrów. Ale państwo widzieli strzał i anemiczny, i niecelny. Ustawia linię obrony Artur Prokop. Stawka jest duża. 9 minut do zakończenia tego meczu. Remis, zwłaszcza remis bezbramkowy w naszej lidze, nikomu chwały ani też wielkich zdobyczy punktowych nie przynosi, ale na pewno dla Hutników byłby w tym meczu sukcesem. Wyciszkiewicz ma teraz troszkę swobody, ale już przy nim jest czarnoskóry Ide, który przeciął to podanie. Ale dobrze asekurował Wyciszkiewicza Michalski, z tym, że znów podał niecelnie. Zwraca teraz pan Szczełkun uwagę Franciszkowi Smudzie, który tam
po pierwsze wdał się w dialog z Adamczykiem przy linii, a poza tym no opuścił to swoje pole ochronne. Teraz przy każdym boisku trenerzy owszem mogą opuścić ławkę, ale mają wyraźnie zarysowane liniami pole, którego nie powinni przekraczać. Dobrze znów ustawiony Artur Prokop. Dobre podanie do Adamczyka. Adamczyk jednak osaczony i przez Wyciszkiewicza, i przez Łapińskiego nie mógł dać rady. Wyciszkiewicz. Dariusz Gęsio. Źle do Wyciszkiewicza. Jest Michalski, który dobrze zabezpiecza swoich kolegów. Wiele takich bezpańskich piłek właśnie przejmuje Michalski. Tylko że znów podał niecelnie, a daleki wykop Artura Prokopa też nie mógł trafić do któregoś ze swoich, z jego partnerów. Głęboko cofnięty Aleksander Kurtian rozpoczyna akcję, starają się rozciągać grę łodzianie. Łapiński ucieka lewą stroną, poradził sobie z Wawrowem, ale tu się poślizgnął w pewnym momencie, stracił piłkę. Out dla Krakowian. 7 minut do zakończenia meczu. Mariusz Wawrów na państwa ekranach wyrzucał będzie piłkę z autu. Szarpa. Pojedynek Zięby. Z Zającem przy linii. I jak przez większą część spotkania gra na połowie drużyny krakowskiej. Tylko dwóch obrońców łódzkich zostało w tyle. Cały zespół przesunął się teraz w okolice pola karnego drużyny krakowskiej. Zając, Kurtian, znów rozciągnięcie gry w bogi, nieco do tyłu do Łapińskiego. Łapiński zdecydował się na strzał. Dobrze w polu, efektownie dla oka, dość dokładnie nawet gra zespół łódzki, ale odnoszę wrażenie, że w ostatnim momencie w tych atakach brakuje pomysłu na wykończenie. Może teraz Zając i nieco za daleko byli i Dębiński, i Majak. Czegoś brakuje jednak w tych akcjach ofensywnych łodzian, w tych atakach, które dobrze się zaczynają, przebiegają dość efektownie, ale niczym się kończą. Nie jest chyba jednak przypadkiem, że w trzech pierwszych meczach tego roku w Ekstraklasie Widzew odniósł tylko jedno zwycięstwo, no i strzelił jedną bramkę, i autorem był Majak w spotkaniu z Bełchatowem. Ale teraz łodzianie znów groźnie, piłka do Dębińskiego, i Dębiński wysoko, wysoko ponad bramką Szypowskiego. To uderzenie z lewej nogi absolutnie napastnikowi łódzkiemu, wychowankowi poznańskiego Lecha, nie wyszło. 5 minut do zakończenia spotkania. Adamczyk idzie. Jedna z niewielu okazji teraz dla tej dwójki napastników krakowskich, by rozegrać piłkę. Rozegrali przez moment, ale krótko. I teraz znów będzie w wykonaniu Krakowian tylko bieganie pomiędzy podającymi sobie piłki zawodnikami łódzkimi. Zepchnięty do linii bocznej Wyciszkiewicz. Aut dla łodzian. Szarpak do Gęsiora. Przy Gęsiorze idę, chyba faulował łódzkiego pomocnika. Innego zdania jest pan Andrzej Szczełkun. Od bramki wybijać będą hutnicy. No troszkę, jak państwo widzą, tu czarnoskóry idę przytrzymywał Dariusza Gęsiora.
87 minuta na boiskowym zegarze. Atak za atakiem drużyny łódzkiej, ale te ataki są jakieś coraz mniej przekonywujące. Szymkowiak. Nie dał rady. Złe podanie Adamczyka, który cofnął się teraz do tego podania, a piłkę otrzymał na dobieg. Gęsior, Wyciszkiewicz. Mocne uderzenie z daleka. Widzą łodzianie, że bardzo trudno, coraz trudniej przedrzeć się na pole karne. Rywali próbują strzału z daleka. Zbigniew Wyciszkiewicz, jeden ze starszych piłkarzy w drużynie łódzkiej, pozyskany przed laty z Odry Opole. Dwie minuty do zakończenia meczu. Wciąż 0-0. Zbyt chyba wysoko podniesiona noga Wyciszkiewicza, ale teraz jakby los wynagrodził małą pomyłkę sędziego, bo odzyskali hutnicy piłkę. Okazja do kontry, wychodzi tutaj Adamczyk, przy nim jest Łapiński, odskoczyła piłka Adamczykowi, już spokojnie łodzianie, Gęsior. I już natychmiast tych kilkanaście metrów przebiegł Tomasz Łapiński, by rozpocząć akcję swojego zespołu. Idzie Majak, faulowany teraz wyraźnie przez Motykę. Zdecydowana reakcja arbitra, pana Andrzeja Szczełkuna. Faul był ewidentny, rzut wolny dla łodzian. Szansa dla gości na dwie minuty przed zakończeniem meczu. Jeszcze nie, za szybko wykonany ten rzut wolny. W momencie, kiedy arbiter ustawia mur, sygnałem do wykonania rzutu wolnego musi być gwizdek. Wyciszkiewicz, wysoko, podobnie jak i przed minutą ponad bramką Siergieja Szypowskiego. Wszystko na to wskazuje, że Hutnik po raz czwarty w tym roku bezbramkowo zremisuje i że Siergiej Szypowski zachowa czyste konto przez 360 minut. Cztery mecze, cztery remisy po 0-0. Ale tylko ten dzisiejszy remis może dać Hutnikom satysfakcję, chyba że teraz Adamczyk strzeli, miał znakomitą okazję, był nieco z kąta, państwo widzieli, sam na sam z Maciejem Szczęsnym, atakowany z tyłu przez Wyciszkiewicza, wyprzedził obrońcę łódzkiego i nie wykorzystał trzeciej dzisiaj już dobrej sytuacji strzeleckiej Waldemar Adamczyk. Ogromne brawa dla aktywność w dzisiejszym meczu. To był piłkarz, który jednak wciąż tam siał zagrożenie pod bramką Macieja Szczęsnego. Gorzej jednak ze skutecznością. Z tych trzech okazji przynajmniej jedną mógł wykorzystać. To nie zmienia faktu, że tych szans bramkowych mimo wszystko więcej miał łódzki Widzew. A przewaga łodzian była w tym meczu bardzo wyraźna. 90. minuta spotkania. Jeszcze będzie jedna okazja dla łodzian. Ostatni chyba w tym spotkaniu rzut rożny. Troszkę przedłuża grę pan Andrzej Szczełkun, ale przypominamy, było kilka kontuzji i związanych z tych przerw. Dośrodkowanie na pole karne. Piłka wychodzi na lewą stronę, jeszcze próbuje tu Szarpak, jeszcze jest Szymkowiak, jeszcze wrzutka na pole karne, ale to już jest takie rozpaczliwe. Wyciszkiewicz, potężne uderzenie z woleja. Pozycja dosyć trudna, ostry kąt, ale z drugiej strony Wyciszkiewicz miał czas na złożenie się do tego strzału. Powtórka tej sytuacji. Piłka wędruje na prawą stronę do Wyciszkiewicza. Przymierzył się. Popatrzył, gdzie uderzyć, no ale uderzył nieczysto. Już 92 minuta meczu w dalszym ciągu, nie przerywa, nie kończy spotkania pan Andrzej Szczełkun.
jeszcze przygotowany do zmiany jeden piłkarz Hutnika, Robert Ziółkowski, ale pan Szczełku nie dopuszcza już do tej zmiany. Kontra Hutników idę z prawej strony, Adamczyk idę, strzał, potężne uderzenie, no niewiele ponad bramką Macieja Szczęsnego, jakieś pół metra. Spieszą się Łodzianie, natychmiast do przodu Maciej Szczęsny, ale dla Łodzian jest już za późno. Gwizdek pana Andrzeja Szczełkuna, remis, który w większym stopniu satysfakcjonuje piłkarzy Hutnika. Hutnicy są od czterech spotkań bez bramki straconej, bez bramki strzelonej, ale są również zespołem bez porażki. Dla Łodzian, którym marzy się wciąż Mistrzostwo Polski, marzy się udany pościg w tabeli za warszawską Legią, ten remis jest niewątpliwie porażką. W Krakowie Hutnik, Widzew Łódź, 0-0, żegnam się z państwem, do usłyszenia.